Tak, podczas ciężkiej roboty, kiedy człowiek ma zakasane rękawy, postanowiłem spróbować piwo, które mam wrażenie, że niezbyt dobrze trafiło w rynek, ponieważ są mieszane opinie na temat Panzerfausta. Panzerfaust to gdzieś tam blisko mojego sercu chyba leży, bo bez obrazy, ale to gdzieś tam pewnie mój dziadek myślą, że go używał, jak to w większości dziadków gdańskich. Piwo trochę nawiązuje jakby do takich klimatów przemocy, klimatów, no nie chcę sobie powiedzieć, jakiś neo czegoś tam, ale jakichś takich, wiecie co chodzi, brutalnych skojarzeń. O, tak to uciekło mi to słowo. Aczkolwiek są piwa generalnie, które na etykiecie mają piąchę zaciśniętą, Rogue i tak dalej, i tak dalej. O czym w ogóle mówimy? O pewnym sensie o India Pale Ale, ale nie do końca. Jest to piwo pasteryzowane, w składzie ma wodę, słody jęczmienne, żytnie, pszeniczne, chmiele Amarillo, Belmar, Citra, Actanaum, Palisade, Simcoe, Chinook, Zeus, drożdże US 05. No kurczę, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z takiej ilości użytych chmieli. Ekstrakt tego piwa to 16, alkohol 6,7% objętościowo. No właśnie, Panzerfaust, Silesian Rye IPA, czyli śląskie, żytnie, India Pale Ale. 8 odmian chmieli. To piwo nie jest nowe, bo już jest następny produkt chłopaków. Tak, 2 plutony SS. Dobra, to w takim razie ja to szybko spiję, bo to na 2 plutony to na pewno nie starczy. To piwo zostało uważone w witnicy. Chłopaki wychodzą z takiego założenia, że kolejne piwa gdzieś tam powiedzmy ważą w innych browarach. Już jest zresztą kolejne. Ale ja degustuję Panzerfausta. Panzerfausta na półce spokojnie możecie jeszcze dorwać. Chyba nie powiedziałem, że chodzi o browar Kraftwerk. Kojarzy mi się to świetną piosenką z lat końcówki chyba 70-tych lat. Taki niemiecki zespół zajmujący się elektroniką, Pionier. Mam tą płytę do dzisiaj. Oczywiście nie czarną, tego mój brat słuchał. Ale no, Kraftwerk, taki zespół i tam człowiek grał, bo takie inne, jakieś takie klimaty, ale naprawdę to jeszcze nie było Commodore chyba. 64 na pewno jeszcze to nie było. The best. Jeżeli gdzieś tam coś ściągniecie, na pewno na YouTubie można gdzieś tam zobaczyć Kraftwerk, niemiecki zespół. Kraftwerk to, o ile dobrze rozumiem i pamiętam, elektrownia. Ale to po niemiecku, więc może tutaj nie ma nic wspólnego z językiem niemieckim. Nagazowanie przynajmniej z butelki średni, średni dymek. I muszę powiedzieć, że bardzo duże odczucie właśnie jest chmieli, aczkolwiek powiem tak, już chyba rozumiem skąd to rozczarowanie. Jest taki dosyć słaby aromat chmieli, a człowiek, który czyta, że tu jest użyte 6 chmieli, w tym też nowofalowe jak Belma, no są również jakieś tam starocie jak Chinook, czy Amarillo, czy Citra, czy Simcoe. Pomieszanie generalnie aromatów dosyć mocne, bo jest i kwiaty, i owoce tropikalne, i tak dalej, i tak dalej. Ale za dużo chyba na mój gust. Próbka 03 nalana. Piwo bardzo klarowne. Piana kremowa, ale nie cappuccino. Piana w miarę dobrze zbudowana, jak widać, aczkolwiek zobaczcie, coraz częściej trafiają się, i ta piana żyje, coraz częściej trafiają się, no tu z tej strony akurat nie, bąbelki takiej średniej wielkości. Widzicie tutaj, staram się wam pokazywać piwa dosyć dokładnie, obrączkowanie, firankę czy lacing, jak to ludzie mówią, widać, że będzie. Tak wygląda Panzerfaust, czyli żelazna pięść. Przepraszam, pancerna pięść. No to chłopaki z Kraftwerku, wasze zdrowie, widzowie, wasze zdrowie, proszę.
No, już nie mam żadnej pretensji do budowy i struktury piany. Nie jest trwała, ale naprawdę piękne koronkowanie. No i w tej chwili już rozumiem przyjęcie na rynku. Generalnie błędy młodości witnicy natychmiast odzywają się w smaku. Nie, żebym się czepiał, ale generalnie tak. W aromacie wychodzi troszeczkę alkohol. Dziwne, że kurczę chmiele tego nie przykryły. Idzie to szmydło. No i powiem wam, że to są aromaty, które zaczynają mi przeszkadzać. W smaku trochę metala, metala. Trochę żelaza, metalu. Ewidentnie metal. Oświeciło mnie, zrozumiałem, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dobra, krótka konkluzja jest taka. No są browary, które... To jest ryzyko browaru kontraktowego, tak? Ważenie u kogoś. Jest już taki browar, który w tej chwili waży gdzieś tam na wschodniej ścianie, a ważył w okolicach nadmorskich i wydaje mi się, że bardzo mocno stracił na tym. Bo ja na jednym produkcie, dokładnie IPA-ce, zrezygnowałem już z degustowania. Może niedobrze, sam nie wiem. Powiem tak, kolor, nagazywanie, piana, no wszystko jest ok. Aromat nie jest ok i smak też nie jest ok. W smaku metal, żelazo, trochę alkoholu, w aromacie dosyć spory alkohol. No i dosyć spore mydełko. Centralnie jakbyście myli ręce, takie mydło. Szkoda. No ale cóż, po to pija się również i takie rzeczy. Nie ma tragedii, może trochę przesadzam, że i takie rzeczy. No, generalnie śląskie IPA, no uważam, że można byłoby zrobić śląską, że tak powiem, pipę, a nie IP. Simko ja tu nie czuję, citry to ja tutaj nie czuję, tak już ale teraz szczerze. Belmy nie czuję, Amarillo może. Po otwarciu butelki była masakryczna ilość zapachu takiego chmielowego, ale tak pomieszanego, że i tak bym nie wyczuł, jaki to chmiel. Drożdże US 05, no cóż, no zrobiły swoje. Chinook, Zeus, gdzie jest ta goryczka? Gdzie to Ibu? Chinook, no używa się, ok, nie będę się czekał, ale generalnie ja jestem zastosowaniem Tomahawka do IP, do AIP, do PIP. Chinook bardziej mi pasuje pod ciemne piwa, jako chmiel goryczkowy. Kurczę, no średnio, jeszcze raz średnio, także... Słuchajcie, jakbym zobaczył w telewizji czy na zdjęciu, to ładnie to wygląda. Aczkolwiek w smaku już tak ładnie nie jest. Niniejszym pozdrawiam was, to byłem ja, Tomek z Wehrmachtu.